Janiu. Właśnie. I jest Jania. I w tym miejscu mamy pomnik Herkulesa. Jesteśmy w najpiękniejszym miejscu. Czy znajdziemy córę Koryntu? Zobaczymy. 2500 lat historii tutaj w tym miejscu. Niesamowite miejsce na świecie. Idziemy dalej. Proszę Państwa, od szczytu dzieli nas już naprawdę kilkadziesiąt metrów. Tutaj siedziały na tym kamieniu kiedyś znane wszystkim córy Koryntu. Zobaczmy, jak oddaliliśmy się już od góry. Jak pierwsze wrażenie starożytnego Koryntu, zobaczmy. Piękne. Niewiele pozostało, co prawda. Wszystko tak szybko się dzieje i znajdujemy się w centrum Aten, na placu Syntagma. Tutaj jest budynek parlamentu. Jakie wrażenia? Może bardzo wycieczki? Pan z Wietnamu albo skądś, nie wiadomo skąd, zaprosił Violettę do tańca. Taka piękna kobieta mówi, muszę zatańczyć. Za chwileczkę będziemy jedli naszą kolację. Grecja się nazywa Prototrapezi. Co z tym? No to już był raczej. Dzień dobry, witamy Was. Znowu. A gdzie się znajdujemy? Na moście. A jaki to most? Koryncki. Jesteśmy na moście Koryńskim, znajdujemy się na kanale Koryńskim i czekamy tam daleko, w oddali widać, że płynie żaglówka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało przez blisko, jak będzie płynęła pod nami. Oj, chyba się nie doczekamy. Idziemy na kawę. Łódeczka dopłynęła i prawie jest pod nami. Zobaczmy, dobry pewnie kapitan. Trafili i płyną samym środkiem. Pięknie to wygląda, prawda? Piękna wycieczka właśnie kanałem Koryńskim. 6 kilometrów przejażdżki. Tutaj machają nam, a my im. Machamy turystom płynącym na dole. A nawet dość szybko płyną. A kto dzisiaj jest z nami? Tutaj proszę się przedstawić. Jestem Kamil. Właśnie. I jest Jania. Spotkaliśmy się tutaj w tym pięknym miejscu i dzisiaj będziemy zwiedzać Korynt. Zaczęliśmy od kanału Koryńskiego, zobaczmy. Piękna pogoda dopisuje. Uśmiechy na twarzach. No i zaczynamy ten dzień właśnie od zwiedzania Koryntu. Od skoku na bungee. Od takiego pięknego miejsca, które oddziela część kontynentalną Grecji od Peloponezu. Przypomnijmy, że ten właśnie tutaj kanał Koryński był budowany prawie 2700 lat. Pierwsze idee, pomysły na powstanie tego kanału były w roku 600 przed naszą erą. Teraz się będzie trzęsło. A jeszcze mają tratwę przypiętą z tyłu. Może na ryby. Może.
też mieli taki kątem. A więc idziemy dalej. Idziemy dalej zwiedzać kanał Koryncki. Jak to zawsze bywa, trzeba poszarpać troszkę ubrania. Może coś się wyszarpie. Zobaczmy, co tutaj jest. Poopowiadaj. Poopowiadaj. Teraz nie rozbierzesz, nie? Jak chcesz, no. Piękna. Jak wybrała? Proszę Państwa, kupiliśmy, to znaczy tutaj Ania sobie kupiła piękną, jak to nazwać? Sukienkę. Piękną narzutę. Zobaczmy uśmiech Ani na twarzy. Ania szczęśliwa. Idziemy dalej. Z tego pięknego miejsca 30 kroków od kanału Koryńskiego. Na Peloponezie, bo teraz nie zapomnijmy, jesteśmy na Peloponezie. Tu coś się ruszy? Coś żyje. Krasnal wyszedł. Proszę Państwa, i tym to właśnie sposobem znajdujemy się w Koryncie. Zobaczmy wybrzeże Koryntu. Pięknie wygląda. Jesteśmy w mieście Korynt i tutaj jest Morze Jońskie, Zatoka Koryncka. Nasz dzień zaczęliśmy od zwiedzania kanału Koryńskiego. Teraz przyjechaliśmy do miasta Korynt i udajemy się... Gdzie się udajemy? Na wzgórze Akrokoryntu. Tam, gdzie córy Koryntu mieszkały. Sam szczyt. A więc ciekawa wycieczka. Kanał Koryncki, miasto Korynt i wzgórze o nazwie Akrokorynt. I zobaczymy, co jeszcze. I w tym miejscu mamy pomnik Herkulesa. Zobaczmy, podobny jak u nas w Argos, ale biały, marmurowy. A więc w każdym, no powiedzmy w każdym greckim mieście musi być oto ten pan w swojej całej pięknej krasie, bardzo skromnie ubrany i od razu przyciąga wzrok oto tutaj tych pięknych kobiet. Zbliżamy się do pomnika Pegasusa. Zobaczmy, piękny, miedziany. Gołębie mają ucztę. Centralny punkt tutaj przy morzu Koryntu z pomnikiem Pegasusa. A tam zobaczmy, na końcu tej drogi, na horyzoncie pojawia się nam właśnie góra Akrokorynt, na którą się za chwileczkę wybierzemy. W Koryncie jest taka centralna alejka właśnie prowadząca od morza do centrum miasta. Tutaj jest właśnie serce Koryntu. Tutaj jest właśnie taka ścieżka, taki deptak, którym na pewno musicie się przejść, odwiedzając to miasto. Tutaj się spotykają wieczorami
i porankami ludzie w tym miejscu centralnym Koryntu. Idziemy coś przekąsić na śniadanie. Miejscu, czy znajdziemy córę Koryntu, zobaczymy. Więc jak już Rodka wspomniała, jesteśmy w takim pięknym miejscu Koryntu. Nazywa się ta góra Akrokoryntos. I tutaj jak wiemy była właśnie świątynia i kapłanki, które tak właśnie się dziwnie zachowywały. Które schodziły tam później wieczorami do Koryntu i jak to powiedzieć ładnie, żeby zabrzmiało, żeby nas pan YouTube nie skasował. I po prostu czyniły różne usługi marynarzom, którzy przybywali do właśnie bogatego Koryntu. Zobaczmy, jak pięknie wygląda właśnie Akrokoryntos. Za chwileczkę wejdziemy tam do góry. Zobaczmy, jak jesteśmy wysoko. A dojechać można właśnie tą drogą tutaj. Zobaczmy, zbliżamy się. Jesteśmy u podnóża Akrokorynto. I będziemy za chwilę wchodzić do bramy głównej. Widzę, że tutaj renowacja tego obiektu. Zamknęli główną drogę wejściową i wchodzimy taką boczną. Nic nie szkodzi. Przynajmniej będzie odremontowane. Należało się temu obiektowi. Rekonstrukcja. Zrobili tutaj taką ścieżkę boczną i będziemy wchodzić za chwileczkę do Akrokoryntu. Całe szczęście, że ten obiekt jest za darmo. Można sobie tutaj zwiedzać za darmo. Co nas bardzo cieszy. You want more? No.
I tym to sposobem wchodzimy. Zobaczmy godziny otwarcia od 8.30 do 15.30. A więc nie jest najdłużej otwarty, ale każdy może zdążyć. Jesteśmy w samą porę. Zobaczmy, tutaj jest plan całego właśnie Akrokoryntu. Tutaj jest cały plan i tutaj będziemy chodzić, zwiedzać, opowiadać o każdym miejscu. Tutaj osiemnastka. Zobaczmy, gdzie jest osiemnastka. Jest świątynia właśnie Afrodyty, do której na pewno musimy się udać tutaj. Zobaczmy, w tym miejscu jest właśnie świątynia Afrodyty. A więc poszukamy świątyni Afrodyty, bo od tamtego miejsca, jak wiemy, wszystko się zaczęło. Tam były tak zwane kapłanki. Podobno w najlepszych latach było tych kapłanek aż tam ponad 1000, które to wieczorami właśnie schodziły do miasta Koryntu, tam na dół, i obsługiwały przybyszy z całego świata, swoim pięknem zachwycały. Były one bardzo zadbane, bardzo piękne, bardzo bogate, podobno tak samo, ponieważ tutaj się zjeżdżał cały świat. Można powiedzieć, że w tamtych czasach miasto Korynt, to jak w obecnych czasach taki Dubaj, coś takiego, taki przepych, bogactwo. To właśnie tak wtedy wyglądał 2000 lat temu Korynt. Jesteśmy we wnętrzu zamczyska. Zobaczmy jeszcze, do góry jest bardzo wysoko. Pamiętamy z innych naszych vlogów o tym miejscu, że tu jest naprawdę wiele kilometrów dochodzenia po szczycie Akrokoryntos. Ale tak wygląda właśnie brama wejściowa. Tędy się wchodzi. Znajdujemy się przy świątyni świętego Dymitriego. Bardzo stare pozostałości fresków. Idziemy dalej. Agios Dimitrios. Piękna, malutka świątynia. Idziemy dalej. Zobaczmy, gdzie znajdujemy się na mapie. Jesteśmy teraz tutaj. Proszę Państwa, co nas tutaj otacza? Widać tutaj Pyrgos, czyli wieżę widokową, na którą za chwileczkę pójdziemy. Zobaczmy, nasi tutaj wędrownicy, języki wiszą aż po kolana, ale dzielnie kroczą tutaj po Akrokoryncie. Tutaj są jakieś prace, jak widać, renowacyjne. I bardzo dobrze, bo UNESCO daje pieniążki, więc super, że tak się dzieje. Przynajmniej troszkę będzie odnowione, odświeżone. I więc warto przyjeżdżać tu praktycznie co rok, bo coś zawsze nowego. No właśnie, więc jesteśmy tutaj już kolejny raz.
i za każdym razem widzimy jakieś pozytywne poprawy.